jestem designer i pokażę wam dzisiaj, jak zrobić coś takiego. Klasycznie zaczniemy od listy potrzebnych rzeczy, takich jak 12 szpatułek laryngologicznych, w zasadzie 11, ale jedna zawsze się przyda na wypadek złamania lub złego wycięcia poprzedniej. Jakiś okrągły plastikowy pojemnik, ja na przykład mam pośmietanie, ale im większy tym lepszy. Jakiś klej, ja będę używał ciepłego kleju, bo jest wygodny, oraz super glue, bo nie pozostawia śladów. Nożyk do cięcia papieru, gumki recepturki, wykałaczki lub zapałki. Tu też macie wybór, ja w poprzedniej gitarze robiłem z wykałaczek, a teraz po prostu zrobię z zapałek, bo łatwiej się je tnie i lepiej przylegają. Opcjonalnie możecie zaopatrzyć się w ołówek i linijkę oraz coś, na czym moglibyście ciąć. Uwierzcie mi, nie chcielibyście wiedzieć, jak wygląda moje poprzednie biurko albo to, co z niego pozostało. Także jedziemy. Moja gitara będzie długa na około 4 patyczki. Oczywiście, żeby wszystko dobrze się trzymało, daję pod spodem też 3. Na początek wybieramy 4 patyczki do przycięcia. Pierwszym dwóm patyczkom obcinamy zaokrąglenia po obu stronach. A pozostałym dwóm tylko po jednej stronie. Dzięki wycięciom konstrukcja będzie wyglądała mniej więcej tak. Następnym krokiem będzie przycięcie dwóch patyczków wzdłuż. Dość dobrym narzędziem będzie też papier ścierny, więc polecam się w niego zaopatrzyć. Ja mam tutaj granulację 120. Oczywiście jest on opcjonalny. Dzięki niemu możemy wyrównać wszystkie ostatnie cięte krawędzie. Nadszedł czas na klejenie. Najpierw układamy dolną część, czyli patyczki z odciętymi zaokrągleniami. A następnie naklejamy dolną warstwę, złożoną z 3 zwykłych patyczków.
Teraz czas na doklejenie połówek prostopadle do dolnej warstwy. Połówki trzeba naklejać tak, aby na siebie lekko zachodziły. Inaczej po prostu się nie zmieszczą. Z pozostałych elementów zrobimy miejsca osadzenia struny oraz głośnika. Najpierw wybieramy jedno zaokrąglenie i lekko wygładzamy prostą krawędź. Teraz wycinamy mały kawałek, który utrzyma strunę na miejscu. I przyklejamy. Teraz zrobimy mocowanie na głośnik. Teraz z zapasowego patyczka wycinamy kwadrat, którego bok ma szerokość patyczka. Teraz zaokrąglamy jeden z boków, aby zbytnio nie niszczył on gumki. Pora zmierzyć długość gryfu. U mnie długość napiętej struny będzie wynosić 53 cm. Teraz bierzemy nasz kwadracik i jedno zaokrąglenie i próbujemy przykleić je tak, żeby wygładzona strona kwadracika zgrywała się z linią 53 cm. Teraz wykorzystamy resztę zaokrągleń i nasz prowizoryczny głośnik. Zaczniemy od sklejenia wszystkich zaokrągleń jedno na drugim. A następnie przyklejamy pojemnik. Teraz zajmę się poprawieniem miejsc, do których przylegać będzie struna. Teraz zajmijmy się wycinaniem progów z zapałek lub wykałaczek. Pamiętamy o tym, by długość progu równała się szerokości patyczka. Takich progów wycinamy 22. Teraz musimy zgrać naszą strunę z jednym dźwiękiem. Ja w tym celu użyję aplikacji Perfect Piano, której używałem do zrobienia poprzedniej gitary. Pamiętajcie o zapisaniu dźwięku, który wybraliście. W moim przypadku jest to C3. Zapisując dźwięk, możecie łatwo naprawić gitarę, gdy na przykład gumka się przerwie. Teraz gryf możemy zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to szukanie poszczególnych dźwięków na słuch. Osobiście używałem tej metody do robienia pierwszej gitary, ale wtedy po prostu byłem w koczowniczych warunkach i nie miałem innych pomocy. Umieszczanie progów tym sposobem jest bardzo czasochłonne i czasem trzeba wprowadzać w niektórych miejscach poprawki.
Na szczęście dziś jestem u siebie i użyję drugiego sposobu, posługując się basem i matematyką. A mianowicie zmierzyłem długość struny basowej i odległości między poszczególnymi progami. Teraz wystarczy tylko użyć proporcji i odległość każdego progu jest dokładnie obliczona. Żebyście nie musieli się z tym męczyć, daję wam rozpiskę długości wszystkich progów dla struny o długości 53 cm. Jeżeli chcecie zrobić dłuższą lub krótszą, po prostu skorzystajcie ze wzoru. Na razie zdejmę strunę, żeby nie przeszkadzała. Nadszedł czas na przyklejenie progów. Do tego celu użyję superglue. Przyklejając progi, pamiętajcie o tym, by umieścić je tuż za narysowaną linią. Ogólnie jak zrobiłem to na poprzedniej gitarce, możecie ponaklejać sobie tutaj różnokolorowe naklejki, żeby łatwo było wam znajdować dźwięki. Ale dlatego, że robię drugą gitarkę, zrobię to bardziej estetycznie, tak jak jest to na basie. Czyli po prostu wykropkuję tutaj poszczególne miejsca. Zakładamy strunę i gitara jest gotowa do grania.